Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto Ratropolis i jak wspominam w ostatnim odcinku, ten nagrywam dosłownie chwilę później. Tak więc po prostu bierzemy nawigatora i chciałbym spróbować właśnie swoich sił z tym całym Pollution. Już teraz na poziomie 5. Co prawda będzie to naprawdę ciężkie, tak sądzę, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Elity są odporne na statusy. Kamienie się pojawiają, które opóźniają budowę. W sekundę wolniej mamy dostawy z podatków, 5 sekund szybciej są pale i wrogowie mają 20% życia więcej. Oczywiście wszystko na losowym terenie. I jakoś gram nawigatorem, to mój cel jest prosty. Zdobyć handgunnersów, spróbować zdobyć wysoki poziom przywódcy i stworzyć jednostkę, która będzie tak szybko biła, że nawet te częstsze fale czy coś nie będą przeszkadzały, wiecie, we wszystkim, ale okej, dobra, garncarstwo, domek. Dobra. Ramudek też mogę, zboże mogę, przetasowanie. I tak, no. Tak. Teraz tylko czekać na, no wiecie, na kasę, żeby postawić strażnika i mamy chwilę spokoju. I tak nie powinno być szczególnie źle, dobra. I oczywiście serek, przetasowanie. 70 zł tutaj zarabiam, więc dobra, póki nie ma tam 70 tego wszystkiego, to mogę to zarzucać. Okej, chodźcie. Jeszcze jednego na wszelki wypadek postawię. Super serek. No i resztę już nawet nie mam jak. Przekaz trochę oddalę obraz, żeby mieć lepszy podgląd na wszystko później. I dobra. Co tu mamy? Błogosławieństwo, domek, usuń kartę. Domek. Oczywiście, że domek. Potrzebuję dużo szczurów. Jeśli mam mieć jakiekolwiek szanse fizyczne przeciwko przeciwnikom, którzy jak się okazuje będą teraz dużo szybciej przybywać. Dobra, kupiec. Fajne, ale nie. Dobra. I w sumie pudło też. Nie jest najlepsze, ale wiecie, pudło jest przynajmniej o tyle fajne, że stosujemy je po to, żeby dostać kasę, jak je odrzucimy, to i tak dostajemy trochę kasy, więc no. Dobra, zboże. I dobra, zostawię jeszcze jednego takiego. A zresztą poczekajmy na dogodniejszy moment. Murek postawię tam, wiem, że może się wydawać to głupotą, ale tak. Oczywiście, że doradca. I mamy plus 20% kosztu do wszystkich kart ekonomicznych. Fajnie. Sery są teraz trochę opłacalniejsze, ale no powiedzmy, że dalej to nie jest to, czego najbardziej bym chciał. Dobry domek, usuń kartę, złoty domek oczywiście. Postawimy w ten sposób wszystko. I ta strona powinna jakoś się wybronić przez, miejmy nadzieję, spory czas. No i właśnie jest kamień, który blokuje konstrukcję, jeśli się nie mylę. Przy okazji, patrzcie, tu jest ten szczurek ładny. Okej. Pudło jest jeszcze opłacalniejsze, no, w sumie o pudle zapomniałem, ale dobra. Jeśli tak ma wyglądać sytuacja, to super. Okej, zboże też. Tutaj jest spokój, tu mamy jednego takiego, zaraz dostanie kolegów. Oczywiście kolejność zepsułem i jest spokój. Powinniśmy sobie poradzić na, właśnie na luzie, póki co, z tym wszystkim. Nie dosyć, że wieżyczka, która jest ogólnie mocna, tu jest jeszcze, no. Dopiero jest faza dużych przeciwników, a jak zapewne można wywnioskować z moich nagrań, to nie jest to aż takie łatwe. Dobra, trzymie szczury albo losowa karta wojska, oczywiście, że wojsko i dostaliśmy coś fajnego z tego, co się orientuję. Te bardzo drodzy będą bardzo szybko, ale takiego jednego czy dwóch warto jest umieścić i potem się cieszyć. Dobra, domek, błogosławieństwo, poziom przywódcy. Naprawdę z tym, powiedzmy, poziomem jeszcze nie jest aż tak źle, żebym musiał, ale czasem nie jest on aż tak potrzebny, no ale wiecie, postawię już teraz, potem będę miał spokój. Na czym sobie postawię? No raczej ulepszę teraz. Rozumiecie, o co chodzi. Swoją drogą, patrzcie, ile ja mam kasy. Dobra, garncarstwo oczywiście. Herbunek jeszcze opłacalny.
Dostawię jednego tutaj na wszelki wypadek i teraz tylko poczekać, aż rabunek się skończy, żeby zarzucić zboże. Fajnie by było, gdyby jeszcze te szczury trafiały. I w sumie dotarłem do wniosku, że jednak lepiej ich trzymać na froncie, bo jeśli nie ma ich na froncie, to potem mogą moją własną armię unicestwiać. Tak to przynajmniej jest większa szansa, widzicie, że trafi to wszystko we wrogów. Dobra, usuń kartę, bośmy przyszły za połowę złota. Albo podatek. Poziom przywódcy za połowę. Fajna sprawa, ale raczej. Dobra, będę tego żałował, ale niech będzie. Błogosławieństwo, poziom przywódcy. Nadal nie mam niczego, co tak naprawdę potrzebuje błogosławieństwa, więc co. Chociaż zobaczymy może wszystkie karty, to zobaczymy, czy jest coś takiego prawdziwie istotnego. No i mieć za darmo fajnie by było, ale nie. Poziom przywódcy na obecny moment jest chyba najistotniejszy. Dobra. Akurat dostałem i pudło, i jego, co fajna sprawa. Idealna wręcz. Dobra, chodźcie. Chodźcie, wrogowie. Teraz tylko się szczury zwolnią, to trzeba będzie dorzucić właśnie tutaj. Ale póki co, nasz kolega. Aresztuj. Ciekawa sprawa. Nawet, ale nie. Pomarańcza za bardzo zabierałaby miejsce. Okej. Murek i tutaj Marin. Nie najlepsze, nie najgorsze. Dobra. Drugie pudło nie. Wikt. Odrzuć jedną kartę plus 4 karty przy dobraniu. Nie, to zdecydowanie musimy wziąć. Teraz tak. Mur postawimy w tym miejscu, jak tylko wrogowie sobie pójdą. I trafiony. Oczywiście nie w tych, w których chciał, żeby trafił, ale ważne, że trafił w ogóle. Dobra, błogosławieństwo, karta, usuń kartę. O, oczywiście. To, że to? To jest, czy jest zdobądź kartę zadania, ale nie, nie. Zadania fajna sprawa, ale... No powiedzmy sobie szczerze, ryzykowna. Mamy dwóch szczurów, to potrzeba trzech. Sprawa wydaje się być tutaj jednak dalej na tyle spokojna, że nie muszę inwestować mocno jeszcze. Więc pozwólcie, że sobie to odpuszczę. I to jest tak. Tak i idealnie. Muszę tylko odrzucić serek, który i tak bym odrzucił, więc... Jak na razie Wikt sprawuje się świetnie. Oczywiście będzie jeszcze lepiej, jakbym miał większą talię i powiedzmy jakieś karty, które naprawdę potrzebują tych wszystkich efektów. Ale no, i tak nie jest źle. I to piękne po prostu rozdanie na początek już. Garncarstwo oczywiście, pudło. I powiedzmy, że Marin zostawię tutaj, żeby mieć większą sytuację na przeżycie. Znaczy jak mówię, tak, sytuacja jest na tyle spokojna, że nawet jeśli ktoś padnie, co... No nie ma co się martwić. Dobra. To można wyrzucić. Tutaj mamy... Z 10 sekund naprawa budynku jest automatyczna, że tak nazwę. Ulepszenie karty i ekspansja. Dobra, ulepszenie pudło jak działa? 40 zł, ale... nie. On... No fajny efekt, ale nadal nie czuję, żeby to było aż tak przydatne. Marin? Nie. Ja chyba nie mam niczego, co się opłaca ulepszać. No, może rabunek. Chociaż, powiem szczerze, na obecny moment. Najlepszą opcją chyba jest naprawiacz. Będzie dobry, żeby, wiecie, potem jakiś tam mur ratować przed krytycznymi sytuacjami czy coś. Dobra. Mam coś tutaj do zrobienia? Nie. Więc okej. O, super. Serek. To. Jego teraz nie wstawię, ale można Wikt już z serkiem, żeby mieć zaliczony. Za niedługo dostawimy kolejnego. Nie wiem, jak w sumie nazwać tego deckhands. Może coś w stylu majtka, czy coś tego typu, czy jakiegoś takiego pomocnika pokładowego. I tylko jak jest sytuacją. Dwóch tych, jeden tak, jeden tak. Jednak mi się wydaje, że przez niego mam tutaj większy spokój. Tak, mam takich sporo, mógłby po prostu unicestwiać tak po prostu. Na pstryknięcie palcem. Dobra, super, błogosławieństwo, karta, domek. Karta jakaś fajna. O, uważanie, super, ale nie. Biorę domek.
przydomek do kolekcji. Oczywiście garncarstwo powinienem wcześniej, ale standardowo się zagalopowałem. I teraz dobra. Kudło. Zboże. Barney dorzuci mi może tutaj za chwilę. Ale zanim to wikt z serem. Oczywiście, bo jakby inaczej. Statek handlowy. Odrzuć kartę. Wymień kartę na pospolitą lub inną, tak dalej z... Aha. Zmienię kartę po prostu na inną kartę innego przywódcy. Tak najprościej mówiąc. O, powiem szczerze, nie. Na prawa zdecydowanie tak. I to zdecydowanie tak. Zaryzykuję. Oczywiście. Co innego mógł wyniknąć z mojego, a zaryzykuję, kiedy biorę budynek. Okay. Oczywiście rabunek, chyba jakby inaczej, jakbym potrzebował pieniędzy jeszcze. Zobaczymy, kto tutaj wszystko. To myśli, ktoś padnie zdecydowanie, choć z jednego kanoniera muszę zwrócić na tą stronę. Wiem, że tu pisze szczur armatnie, ale ja wolę nazwać ich kanonierami, tak jakoś bardziej mi pasuje do sytuacji. Poziom, błogosławieństwo, coś tego typu. Wow. Nawet fajne. No, może być, ale nieco, dalej nie uważam, żeby to było mocne. A to mogę nawet wziąć. Wiecie, nie jest najlepsze, ale zdecydowanie jest przydatne w niektórych sytuacjach. To jest tak, jak tam murki, prawie nie naruszone, więc... Nie muszę tego robić, ale i tak zrobię, bo czemu nie w sumie. I teraz tak, używamy tego oczywiście na tą dwójkę, żeby chociaż mieć więcej ładunków na później. I mamy już to, co chciałem, więc tak. I spichlerza w sumie nie muszę stawiać, póki nie mam żadnej farmy. Okej, tak. Pudło ile? 5 ładunków to jeszcze spokój. Tak, wikt, a niech będzie za zboże. I tak nie ma wielkiej różnicy, za co to zrobię. No i obserwujmy, jak pięknie się toczy ta bitwa. No, z obu stron jak na razie widać spokój. Chociaż, nie ukrywam, tutaj trzeba będzie jeszcze coś na pewno postawić w ramach wsparcia. No, chyba najlepiej byłoby szczury armatnie, bo nie ukrywam. Sporo takich szczurów może przetrzebić właśnie szeregi już wcześniej wrogom. Porządnie. Ale... Jeden doradca minus jeden dla wszystkich kart. Standardowo. Bo szczerze nie chciałbym tego robić, bo jednak jest to problematyczne później. Ale zrobię. Doradcy są przydatni. Dobra, ten akurat nie był przydatny. Może być. Nie najlepsze, nie najgorsze, po prostu jest. Okej, serek, pudło. Wiosłowanie, w sumie nawet nie wiem po co, ale okej. I teraz tak, sera nie mam znowu. Więc wikt. Powiedzmy, że odrzucę. A w ser, i tak nie ma znaczenia co odrzucę, bo wszystko prawdopodobnie mi zaraz powróci. I przy okazji, dzięki temu, że dużo kart wyrzucam, to szybko mi się to odnawia. Po prostu brawo, ja jestem Januszem biznesu. Dobra. Garncarstwo, serek i oczywiście reszta prawdopodobnie idzie na przemieszanie. Tym samym skracając nasze oczekiwanie i dobra, gilotyna. Nie wiem, czy to zwiększa wszystkim, czy tylko tym w ręce, nawet nie sprawdziłem. A, czyli chyba tylko tym w ręce. Ty, zepsułem. Szkoda, mogłem tak łatwo ustalić sobie z powrotem. No tych stąd całych. Dobra, mniejsza z tym. Walczcie, walczcie dzielnie moje szczurki. Dobra. No nie wierzę. Teraz to odnawia się na tyle szybko, że jestem w stanie powiedzieć szczerze, iż gdyż ponieważ... Mogę tego używać bardzo często. Okej, okay, atak albo... robota. Ha. Dobra, bierzemy ataka. Oczywiście mam... przygotowany coś takiego na wszelki wypadek, więc na krytyczną sytuację już mamy zwycięstwo po prostu.
Dobra. Pudło. Murów nie trzeba naprawiać. Seru nie ma jak. Czemu sera w sumie? O, kupiec. Dobra, mamy kupca. Bard. Nie mam zadań, więc nie. Tutaj mamy jego oczywiście. Nie, ja muszę... Muszę naprawdę zrezygnować z tego wszystkiego i w sumie wezmę farmę, skoro i tak mamy chociaż jeden spichlerz, co? No. Spichlerza mogę postawić tutaj, farmę tutaj. No i będziemy już trochę dobrze zarabiać na tym. I zdecydowanie muszę już trochę pomniejszać swoją talię, patrząc na to, ile mam niepotrzebnych kart w żaden sposób, no to... Dobra, kilka chociaż zarobię, tak. Garncarstwo, serek, super. Ura, i w ogóle. Niech nadciągają wrogowie. Witamy ich atakiem. Wiem, że to już jest naprawdę takie zahaczająco mocne cheatowanie, ale no wybaczcie. Ja się nie mogę powstrzymywać. I okej, pora usuwać karty. Fery jeszcze są jako tako przydatne, inne rzeczy tak. Na pewno jego usunę. Jest osłabiony, ma więcej może ładunków, ale i tak nie mam za bardzo jakich wystawiać, więc no. Pora po prostu, wiecie, pozbywać się zbędnych elementów i przetasowanie. Oczywiście, że rabunek. Naprawa jest potrzebna, pewnie nie. Znaczy nie pudło, naprawa. No, nie była potrzebna nigdzie, więc standardowo. Teraz tylko naprawdę muszę znaleźć sposób na mieszczurę. To zdecydowanie, jeśli tego nie zrobię, to będzie spory problem już niedługo. Okej. Naładować, bo i tak nie ma nic lepszego do zrobienia. Ale to się delikatna strata, to dla mnie nie problem. Oho, naładować oczywiście. Tylko że tutaj ładuje się jedną wybraną kartę. Powiedzmy, że naładuję pudło. Bo jednak pudło, nie ukrywajmy, jest chyba moim największym przyjacielem na obecny moment. Dobra, tak, super, wikt. Niech będzie. Na nim, bo i tak go nie użyję, serek. Na wszelki wypadek dostawię. Dobra, co teraz mamy? O, pudełko wróciło, jak miło. Dobra, wiosłowanie, żeby jeszcze więcej dobrać. Aha, akurat tego co by było mnie potrzebne, nie ma. Ale jest tak. Dobra. Więc się udało chociaż tyle. Okej, usuń kartę, błogosławieństwo i dom. Na obecny moment dalej nie ma nic, co moim zdaniem jest warte błogosławieństwa, no ale weźmy. Chociaż marni sobie stanie czy coś. Okej. Mamy trzy szczury. I sytuacja tutaj zbyt... No, nie za bardzo ciekawą. Muszę plącza. Okej. Z tym jednak bym poczekał na moment, w którym będę miał właśnie jego. I dobra. Teraz co by tutaj stanić? Jak mówiłem, Marines. Im tańszy będzie, tym lepiej dla nas. Bo jak na razie jest najmocniejszą jednostką, którą posiadam. Wiem, że smutne, ale prawdziwe. Dobra, bierzemy co? O, super pudełko. Wikt, tak. Jest dobrze, przetasowanie oczywiście. Serek. Wikt. I ap! O, szkoda, że nie zdobyłem tego na moim ulubionym naukowcu. W sumie ulubionym, no wiecie o co chodzi. Naukowiec byłby zdecydowanie lepszy z atakiem. Ale cóż, jest jak jest. Tańsze kupowanie kart, okej. Ekspansja i legendarki. Aha. Bardzo ciekawe, powiem wam szczerze. Tutaj mamy wspaniały zarobek, a zdobywanie ładunku nie problem. A tutaj mamy opóźnienie fal. Niestety dla mnie decyzja oczywista. Więc no, jakkolwiek chciałbym bardzo mieć opóźnienie, znaczy jak ten opóźnienie, ten, no, stabilny zarobek, no, opóźnienie fal. W momencie, kiedy fale i tak przychodzą 5 sekund szybciej, to wyrówna wszystko, więc no. Dobra, serek, pudło. Ej, kolego kupcu, masz coś ciekawego w ogóle? Oho. Hmm.
Dobra. Ciekawe sprawa. Wezmę na pewno łaźnię kolejną, mury. Bo pora się pomału rozwijać, wiecie. Rozprzestrzenić w ogóle. I nic sensownego niestety. Ale przynajmniej szybciej będzie to przetasowanie. I to jest tak, murek. Murek. I jako, że właśnie jedna jest tam, to drugą tutaj, żeby wiecie, jak mówiłem, nie utracić wszystkiego przy jednym błędzie. Tak. I mamy spokój. 200 zł za to, super. Oczywiście rabunek. I tak. Ostatni, co mi zostało, to teraz mieć nadzieję na to, że mnie nie zmiażdżą. Chociaż, a tak mi przyszedł, to w sumie. No. Tyle by było z zagrożenia. No. Oho. Mój błąd, zapomniałem o beczkach. Gdybym o nich pamiętał jednak bardziej, to bym atak zostawił na mnie. Chociaż dobra, w sumie mamy wieżyczkę, która pomału będzie je eliminować przynajmniej. Dobra, wysuwanie szybko. Też nic, cokolwiek. Szybciej, szybciej, grobo jeszcze przegramy. Dobra. Odwiedziny do mógłbym zaliczone na tym odcinek, więc nie. A. Okej. No nie jest tak kolorowo. Na całe szczęście mam tutaj jeszcze rzeczy, które mogą mnie ulatować. Zepsuję. To był błąd. Zdecydowanie to był błąd. Cóż, dobra, przynajmniej teraz otrzymałem MP300. Okej, tak. Pozwolę mi oczywiście zniszczyć, bo jednak... Powiedzmy sobie szczerze, jeśli tego nie zniszczą teraz, to i tak potem będę miał słaby urok, który nie przetrwa za długo. Poziom przywódcy... Kartka, dobra. Jakaś fajna karta. No handgunners, nareszcie. Jak sytuacja tutaj wygląda? Też nieciekawie. Chociaż chyba nie aż tak źle jak tu. Nie, dobra, tu jest trochę stabilniej. Dobra. Idźcie, idźcie koledzy. Bo oczywiście, tutaj dostawię to. Szybciej. Dobra, jest atak. Jest atak. Tutaj na prawo. Tutaj tak. Idźcie tam. I już mu przestaje ogarnić, co się dzieje. Dobra, zdecydowanie to jest dobry wybór. Tutaj co mamy? Losowe ekonomii, losowy budynek. Budynek. Może być. Czy myślisz, handgunersi? Tego póki co nie ruszamy, tak. Kowal. Zanim on się aktywuje, to mnie milion lat, ale dobra. O nie, 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 zdecydowanie najpierw trzeba tego użyć, żeby chociaż trochę ich stanić, tak, tak. Wikt za ser. I miejmy nadzieję, że jakoś to przytrzymam. Zdecydowanie zaniedbałem mocno to wszystko. Ale spokojnie, damy radę. Musimy dać radę. Handgunnery mają póki co 36%, to jeszcze jednego... Jego tutaj postawię. Niech eliminuje beczki na wszelki wypadek. Marine tutaj. Ser, ser. I tak, teraz szczur armatni. Tutaj. Trzeba właśnie wymagać już jakiś tam niewielki oddział, który będzie sobie z tym wszystkim, mam nadzieję, radził lepiej bądź gorzej. Okej. Bij, zabij. I najwyższa pora, powiem szczerze, odchudzić moją talię. Trzy losowe karty budynków, ekspansja albo legendarka. Kasy za bardzo, to ja nie mam. Ale jakoś muszę sobie poradzić. No i jeszcze on. Jakby mi brakowało okazji do wydawania.
Dobra, wezmę. Reszty na razie nie chcę brać. Pudło. Handgunersi. Tak. 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 Szczur armatni, chociaż jeden tutaj. Wiem, że tu też się przydadzą i w ogóle, no, ale trudno się mówi. Naprawa. I znowu kasy nie ma. Ale spokojnie, przetrzymamy to. Musimy to przetrzymać. Dobra. Marin. Czy tam chyba to jest już taki typowy marynarz, czy coś z nazwy? Tutaj spokój. Tu tak, oczywiście, niestety. Zostawiamy wieżyczkę, tak, tak. Super. Zboże. A, nie ma po co. Ale okej. Handgunersi zdecydowanie. Potrzebujemy każdego procentu dla nich. I lada minut kowal będzie gotowy, to wtedy ulepszamy ich. I ta prędkość ataku teraz już będzie może zbawienna. Dobra. Prędkością samą raczej nie zwojujemy niczego, tak widzę. Zdecydowanie muszę pomniejszyć swoją talię i tę mocę. Okej, w takim razie atak. Okej, jest źle. Błogosławieństwo, bo usunę kartę. Teraz już nie ma. To tamto usuwamy karty. Zaczynając oczywiście od serów. To jest tak, mam trochę na to, mam. Więc jeden taki tutaj. Nadal opłacalny jeszcze. Dobra, na wszelki wypadek tak. Przetasowanie. Dobrze. Jeszcze jeden taki. Szkoda tylko, że no. Że ich prędkość tak nie jest wystarczająca, żeby pokonać wszystkich. Panie, oczywiście. No niestety, muszę jego dokupić, to też dostawić, tak, super. Chciałem sobie właśnie nie super. O, jakiś event mnie uciekł. Zresztą, że to 5 sekund plesy, które tak szczerze powiedziawszy jestem nadal, patrząc na to, że no. Jedną 5... No 5 sekund szybciej, ja mam teraz no, niby 10 sekund opóźnienia, ale wiecie o co chodzi. Dobra, mniejsza, straż pożarna, wieża, fajne rzeczy, ale nie. Im mniejsza talia, tym lepiej. Gorzej tylko, że... Dobra, ten mur idzie na straty. Trzymajcie się tamtej strony. Gilotynę? Mamy gilotynę, to chociaż tyle. Dobra. Okej, super. Nie ma sensu tego naprawiać, lepiej po prostu naprawdę odpuścić, tak. Wikt za ser, standardowo. I bijemy. Dobra, ulepszenie. O, atak, zdecydowanie muszę ulepszyć atak. Nie jest to może mądra decyzja, ale ostatnia, która mi została, żeby przetrwać. I teraz tak, handgunersi, zdecydowanie. Ej, mam atak drugiego. Sytuacja nie najlepsza, ale przynajmniej opanowana, dobra. Okej, jest jak jest, więc lepiej, żeby oni już leźli tutaj, tak. Poziom, zdobyć kartę, jeśli ma jakiś wspaniały, co.
Zdecydowanie wyrzucam kolejny ser. Tym samym zmniejszając wszystko. Dobra, pudło. Kolego, masz coś ciekawego? Nie. Poza biblioteką, na którą mnie nie stać, poza tym i tak mi raczej nie wziął. Sytuacja już, powiedzmy sobie szczerze, krytyczna. Jestem na skraju bankructwa. Ej, pudło, zawsze przychodzisz w dobrym momencie. Ty wiesz, jak pocieszyć ludzi. Jakkolwiek idiotycznie by to nie brzmiało, no taka prawda. Dobra. Przetasowanie Wiktu samego niestety użyć nie mogę. Prawdopodobnie. 40 za 36, zawsze kilka monetek, okej. Dobra. I się zaczyna. Jeśli go nie wyeliminujemy zbyt szybko, to już pomysł. No i niestety się skończyło. Więc przetasowanie. Nie, najpierw tak, teraz tak. No niestety stracenie zostanie. I oczywiście wszystko trzeba będzie zbudowywać. Poziom przywódcy, karta buntu, łupu, podatku, nie no. Poziom przywódcy, może nie jest najbardziej istotny, potrzebny, ale no. Ja jestem z tych, którym bardzo zależy na tym, żeby mieć jak najwyższy poziom, jeśli mam coś, co jest mocno zależne do tego poziomu. Wybierz jedną z 10 kart szkilów, lepsze karty, ekspansja. Jedna z 10 kart szkilów, zdecydowanie. Teraz tylko którą. Szczerze, to może być dobrym wyborem. Dobra. Idziemy tam, koledzy. Karty buntu miała być jedna, są dwie. Zepsute. No niestety. Niezbywalna, czyli nie mogę jej się pozbyć. Utrudnienie delikatne jest, ale no. Okej. Coś jeszcze jest takiego istotnego, co mogę szybko poulepszać. Szczerze to. Oczywiście wiem, że tak czek, ta karta nie jest super pocalna, no ale. Dobra. Wikt. Przynajmniej tyle. I dobra. Przetasowanie. Szczura armat, niego niestety nie mam jak użyć sensownie, więc tak. Garncarstwo, rabunek, naprawa. On jest dalej za drogi moim zdaniem na użytek. Więc musimy zostać przy tym, przy czym jesteśmy, tak, zboże. Wiosłowanie, handgunners. Wszystko super, tylko no. Tak, wiem, że mówiłem, że z drogiej nie powinienem tego używać. Ale no niestety. Muszę przygotować, wiecie, też drugą stronę. No, a tak ewentualnie, więc opłacalność tutaj nie ma nic do powiedzenia. Kwestii przygotowania. Dobra. O nie. To już oni? Oczywiście wyeliminowali wszystkich moich tak po prostu, jakby nigdy nic. Ale dobra. Kabunek, tak. Żadnego takiego nie ustawić, fajnie by było. Jedno tak, na wszelki wypadek. Usuwanie kart. A, niezbywalna? Nie wiem, jak ona będzie działać, skoro usunę ją tak po prostu. Okej, za tym doradcy inżynier nie możesz coś tam. Zdecydowanie dobry wybór. W szczególności na sytuację, która jest obecnie. Dobra. Tak, wiem, że mogą ich użyć i byłoby może lepiej, ale. No nie okłamujmy się. Wolę bezpieczniej podchodzić do tematu niż
potem mieć ich za taką cenę, że znowu nie będę mógł ich użyć nigdy. Okej, okay. Jeden tutaj jeszcze. Tak, i odrzucimy bunt, bo w sumie to jeszcze nie wiadomo jak będzie z resztą, a to nigdy się nie przyda. Wózek, wózek, wózek. Oczywiście, że ich. Tak, kurło. Moje ulubione. Kowal dostępny. I oczywiście trzeba coś ulepszyć. 6 kart. Okej. Grawie, jak mnie zachęcić. Nie sprawdzam tego wcześniej, co prawda i to przyznaję mój błąd, ale no. I tak sobie poradzimy. Było trochę wcześniej. Skakuję ich tyle, że już nie nadążę. Brawo. Niesłychanie. I mamy atak z powrotem. Szybciej. Super, skończył się atak. Tak, tak, na wszelki wypadek. Oczywiście zapomniałem przygotować najpierw większych ładunków. Odrzućmy zboże, pudło, rabunek. Nawet opłacalne jeszcze. I teraz tak, Marin. Niech będzie Marin. Chyba też nie mam tego kogoś, kto chyba podwaja zasięg ataku. A zdecydowanie ten ktoś byłby bardzo przydatny. I zaraz idzie bossu. A tam nie mamy nic przygotowanego. Karta latarnia. Dwie karty do przetasowań nie. Market nie. Spowiedź nie. Błogosławieństwo nie. Muszę usuwać karty. Dobra. A, ale zanim coś to tak. Okej, kolego. Przy okazji masz coś przydatnego. Nie, nie. Biorę. Szczerze powiedziawszy, biorę w ciemno nawet. Oczywiście. Tak, na przykład wypadek, tak. Odnośnie jeszcze innych spraw, którymi trzeba się zająć, to nie ma tu nic raczej takiego. Dobra, tak. Tak. Akurat mam trochę kart w torbie, co dobra. Niech będzie w ten sposób. Potrzebuję teraz obrony przeciwko bossowej. Więc tak. Super, super. Handgunersi. Jeden zestaw. Bardzo super szybki. Taku, dobra. I bij, zabij bossa. No i niestety się skończyło. Skończyło się, dobre. Bez przesady. Przecież nie po to. Naprawiałem to, żebyście uciekali. Dobra, szybko, handgunersi. Pudło, Marin. Naprawa. Rabunek. Tak, wiem, że to są ogólnie jakieś tam po prostu strzelcy, ale ja mogę mówić handgunersi. Super. Nie najlepszy nie najlepsza decyzja, ale przynajmniej coś porządniejszego. No proszę, proszę was. Musicie uciekać za każdym razem, kiedy tylko Murkadia. Nie ukryłam wkurzające to. Udało się mi jakoś wydać komendę, nie wiem, żeby nie uciekali czy coś. Byłoby fajnie, ale nie, tylko Murkadia to muszą uciekać. No, po prostu nie ma szans dla mnie na wygraną, jeśli tak to ma wyglądać. Oczywiście 300 zł, 10 sekund w czas fali przeciwników, nie można już zwiększyć terytorium i tak nie mogę, więc dobra. Jestem za. Tutaj mam coś fajnego. O nie, koniecznie, legendarki jakieś dobre. Szczur armatny drugi, zdecydowanie tak. Już mamy kiepską sytuację finansową, to zdecydowanie drugi szczur armat nie może być dobrym wyborem, że w ten sposób będę miał chociaż szansę na wystawienie ich taniej. Darmowy szczur armatni.
Handgunner, Marine, Victor zamiast za zboże, Box. Tutaj mam z zarobkiem, więc dobra. Wystawiamy to i oczywiście bijemy co się da. Okej, okay. To się skończyło, więc... Dobra, mi autoklikar się coś pomału psuje. To zdecydowanie się psuje. Oczywiście co? Rabunek dalej opłacalny. I stawiamy oczywiście już na drugiej linii. Dopadnie za chwilę. Już nie ukrywam. Tutaj też pewnie nadal moment padnie. Wszystko. Nie, nawet nie ma co ich tutaj dawać. Niewiele to pomoże, dobra. Jeszcze, że ekonomia mnie dobiła. I brak szczur. Ale nie będę ukrywał, mimo tego, że używam autoklikera, to jestem tak bardzo z siebie zadowolony, że udało się dotrzeć tutaj na 5. poziomie. Ten też nie pokazuje, że może gdyby nie to, to nawet byśmy mieli kolejne zwycięstwo. Fajnie. Bardzo fajnie nawet. Tak czy jak punkty zdobyte. Zobaczymy, jakie są nowe karty. I dobra. Wycieczka krajoznawcza, tak najłatwiej to można powiedzieć. Mhm. I dobra, po prostu za 30 zł po 60 sekundach za dwa szczury dostajemy 40 zł za każdy budynek innego przywódcy niż ten, którym gramy. Okej. Trzech mieszczurów za każdą kartę innego przywódcy. Zdecydowanie super. I komandor, czyli przywódca, komandor, coś tego typu. Jeden ładunek, kiedy zostaje wyrzucony, 6% prędkości ataku wszystkim sojusznikom przez 10 sekund za każdą unikalną kartę militariów, którą posiadam. Super, ciężkie w użyciu, ale fajne. Jak to będzie dalej, to się zobaczy. A na obecny moment to tyle. Ja wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, powiem szczerze, mam mam wielką ochotę grać w Retropolis jeszcze więcej w ogóle, ale na obecny moment zrobię może lepiej przerwę od niego. Jak się trochę podszkolę, wymyślę jakieś strategie czy coś, to wtedy pokażę. A na obecny moment po prostu, jak już wspominałem, postaram się odpocząć porządniej od gierki. A więc dziękuję wam bardzo i jeszcze na zakończenie pododam. Następny odcinek, jak już będzie, postaram się zrobić generałem, gdzie spróbujemy na jeszcze wyższych poziomach Pollution przetrzymać wszystko. No więc już teraz wszystko na pewno. To tyle, dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.